Witam wszystkich. W dzisiejszym filmiku podłączymy sobie ładowarkę do tej zapalniczki, aby naładować akumulator przed zimą. Tutaj jest ładowarka DEFA. W poprzednim filmiku montowałem właśnie zapalniczkę. Jest to ładowarka oryginalna DEFY, która jest to najmniejsza ładowarka, bo 4 A tylko daje. Można ładować nią właśnie tutaj o akumulatory od 2 do 110 Ah, także w samochodzie też spoko. I tak, jak ona wygląda. Tak jedną ręką to ciężko to otworzyć. Aha, tutaj od góry. Dobra. No tu jakaś instrukcja jest. O, tutaj są oznaczenia, jakie są te ładowarki. Jest, o tutaj 4, 6, 8 i 10 amper. Ja mam tą najmniejszą 4-amperową. I tu jest ta cała ładowarka. To jest ta ładowarka. Jest ta ładowarka. Teraz jest ona przygotowana do ładowania w samochodzie akumulatora, bo ma te klemy tutaj. Ale tu jest o taki. O tutaj jest. Tu jest właśnie taki 12 V i to się wypina. To się wypina. I wtedy wpinamy o ten zestaw tutaj. Tą zapalniczkę, to gniazdo wpinamy w zapalniczkę, a to wpinamy w ładowarkę. I tu jeszcze, jak jest ten napis DEFA, to zapala się zielona, żółta bądź czerwona kontrolka w zależności od stanu naładowania akumulatora, nie? Także zaraz sobie to podłączymy. No i dobra, podłączyłem, jest podłączone, o, tutaj podłączone. Tutaj elegancko się może tak trzymać. Włączamy. Sprawdza stan baterii. I cyk, cyknął taki przekaźnik w tym i ładuje. A w sumie bateria jest naładowana, no ale przed zimą doładuje ten akumulator. Ładuje go, żeby ładował. Będzie motocykl stał co najmniej do kwietnia, także niech ładuje. Przedłużacz podłączyłem tutaj. Elegancko. Przez zapalniczkę. Ładuję sobie. No i tak to wygląda ogólnie. Każdy motocykl tutaj w tym miejscu zimowałem. Jest to garaż, piwnica ciepła. Zawsze jest tutaj w plusie. Jak na dworze jest w minusie, to tutaj zawsze jest w plusie. Motocykle wszystkie były przykryte. Ten też będzie przykryty. Takim kocem u góry będzie przykryty. I jeszcze taką blandeką będzie przykryty, żeby się nie kurzyło na niego. A podczas rozpalania w piecu to jest tutaj dosyć kurzu. Także będzie ładnie przykryty i będzie czekał sobie do wiosny. Dobra. Dzięki za obejrzenie. Do następnego.